Kochani, choć zazdrość jest grzechem, ale siostra wspomniała, że kiedy jej przyjaciółka, siostra Ela Pomper przeżyła, ona zaczęła zazdrościć. I taka zazdrość chyba grzechem nie jest. Moi drodzy, chcę dzisiaj mówić do całego zboru, ale do trzech grup osób. Już od razu przepraszam, że będę niesprawiedliwy, bo do jednej powiem dwa zdania, do drugiej niewiele więcej, a dopiero do trzeciej całą resztę. Jakie to trzy grupy? Po pierwsze chciałbym te dwa zdania powiedzieć do tej grupy osób, które bardzo pragną przeżyć chrzest w Duchu Świętym, a jeszcze nie przeżyli. I tak jak powiedziałem, tylko dwa zdania. Nie liczcie, ale krótko w każdym razie. Moi drodzy, jest tyle zachęty i przez momentem ją również słyszeliśmy. Ja chcę powiedzieć jedno, nie rezygnuj. Niech to, że do tej pory nie przeżyłeś, niech to jest więc wręcz motorem napędowym do dalszego pragnienia. Niech to nie spowoduje tego, że jesteś smutny, że jesteś rozczarowany, że tak się nie stało. Wiele świadectw mówi o tym, że niekoniecznie musi się to stać za pierwszym, drugim czy którymś razem. Tak się dzieje, oczywiście. Niektórzy przeżywają od razu. Ale ja zachęcam, nie rezygnuj. Wiecie, jest proste jakby, wręcz to jest prosta matematyka. Mamy takie obietnice. Już nie przypominam ich ze względu na czas, bo przypominamy ich prawie cały czas. Ale i chcę przypomnieć, że te obietnice są dla ciebie. Że te obietnice o Duchu Świętym są dla ciebie i nie możesz sobie dać wmówić, że tak nie jest. Więc to proste równanie matematyczne. Wiecie, On chce cię napełnić, ty chcesz przyjąć, równa się co? No musi się stać. Nie ma innej możliwości. Chyba, że się wycofasz. Ale tego nie rób. Kiedy? To On wie, bo On chrzci. Ale proszę, nie rezygnuj. To może się stać w domu, to może się stać gdziekolwiek. W świadectwach, które już do tej pory słyszeliśmy, było to mówione. Ja osobiście nie przeżyłem w zgromadzeniu, ale właśnie w domu, po wielokrotnych próbach. Czasem młodzież opowiada, że gdzieś w lesie i tak też jest. A więc zachęcam, nie odpuszczaj. Pragnij nadal. Do drugiej grupy osób. Druga grupa osób to ci, którzy nie przeżyli jeszcze, ale nie pragną. Którzy tak naprawdę nie rozumieją, o co w ogóle nam chodzi. Wiecie, dziwnie mi się mówi, bo myślę, że mówię do nikogo. Mam nadzieję, że takich tutaj nie ma po prostu. Mam nadzieję, że mówię bardzo teoretycznie. No ale jeśli by w razie ktoś się zdarzył, albo ktoś, kto słucha w internecie potem, to chcę zachęcić do tego, abyś zapragnął. Abyś zapragnął. Słyszeliśmy przed chwilką, jak wiele daje to przeżycie. To nie jest chwila emocji. To nie jest chwila emocji na krótki czas. To jest życie. Z osobą, z przyjacielem, z Duchem Świętym. Moi drodzy, Kościół bez Ducha Świętego stygnie. Kościół bez Ducha Świętego staje się jak ta dolina suchych kości, która to jest jakby etap ostateczny, ale do tego to prowadzi. Ale wiecie, słowo Kościół brzmi anonimowo. Ja chcę powiedzieć, że moje życie, twoje życie bez Ducha Świętego będzie stygło. Będzie coraz bardziej suche. Wiecie, jeśli zabierzemy osobę Ducha Świętego, realność Ducha Świętego, to, że Bóg do nas przemawia, to co nam pozostanie? Pozostanie nam religia. Przeżycia być może suche. Będziemy mieć może przekonania, może słuszne, ale będzie brakowało życia. Tak więc zapragnij. Zapragnij, jeśli ktoś takikolwiek tu jest, który nie pragnie. Poza tym wiedz, że to jest wola Boża. To nie jest coś, co myśmy sobie wymyślili. To jest wola Boża. Przeczytam jeden fragment albo dwa fragmenty. Nie musicie odszukiwać. Rzymian, 8 rozdział, bardzo znane miejsce.
które dosyć, jeśli się z niego wsłuchamy i zrozumiemy, jest dość mocnym poselstwem. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Jeśli duchem sprawę ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. I drugie miejsce z Efezjan. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. No więc właśnie, tu mamy wyraźnie powiedziane, zrozumcie, czy zwróćcie uwagę, jaka jest wola Pańska. I dalej czytamy, bądźcie pełni Ducha, albo inaczej napełniajcie się Duchem. A więc to nie jest tylko gdzieś nasze pragnienie i motywacja, to jest zgodne z Bożą wolą. A ostatnio też przypominałem, że nie tylko pragnienie, to jest po prostu nakaz. Czytamy w Dziejach 1:4, nakazał im, Jezus żegnając się z nimi, nakazał im, oczekujcie na Ducha Świętego. Dlatego jeśli do tej pory nie pragnąłeś, to zacznij się modlić o to, abyś zapragnął. No i tak jak powiedziałem, dalsza część usługi do grupy trzeciej. Domyślecie się, jaka to grupa? Ci, którzy przeżyli. Obojętnie, czy lata temu, czy ostatnio, my wszyscy, którzyśmy przeżyli chrzest w Duchu Świętym, którzy chodzimy w Duchu Świętym, dalszą część usługi chcę poświęcić na pytanie, na odpowiedź na pytanie, jak żyć, aby to przeżycie było trwałe. Jak żyć, aby po latach, tak jak powiedziała siostra, minęło 37 lat, a ona coraz bardziej kwitnąca. Więc jak żyć, aby właśnie tak to mogło być, a nie żeby po krótkim czy dłuższym czasie próbować sobie odgrzebać coś w pamięci i jeszcze ewentualnie cieszyć się jakimiś wspomnieniami. Moi drodzy, musimy pamiętać, że Duch Święty to nie jest moc, to jest osoba. Wciąż to powtarzamy, ale to jest bardzo ważne. Prawda, on przychodzi z mocą, ale jest osobą. On tak samo nie jest ogniem. Prawda, przychodzi z ogniem, ale jest osobą. Osobą, która chce być naszym przyjacielem. Więc mamy przyjaciela. Niektórzy od dawna, niektórzy od niedawna, ale mamy u swojego boku osobę, przyjaciela, Ducha Świętego. Ale moje pytanie jest do nas, czy na pewno? Czy tak do końca? Czy słowo przyjaźń tu jest na pewno uprawniona? Czy nie jest troszkę nad użyciem? Bo czym jest przyjaźń? Czym jest więź? Jest relacją obustronną. Rozumiemy chyba. Przyjaźń jest relacją obustronną. A wiecie, więź, relacja, przyjaźń jest czymś chyba najważniejszym, jeśli chodzi w ogóle o chrześcijaństwo. My tak naprawdę tym się różnimy od innych religii. Że mamy więź, że mamy relację z naszym Bogiem. Gdzie na przykład muzułmanie, oni też mają swojego Boga, też Mu służą, muszą Mu być posłuszni i tak dalej, ale nie mają zielonego pojęcia o relacji. Tam nie istnieje coś takiego jak więź, jak relacja z Bogiem, czy z ich Bogiem. Ale naszym fundamentem jest relacja, jest więź, jest to, że mamy przyjaciela, że z nim możemy rozmawiać. Ale ona musi być obustronna. Wiecie, posłużę się pewnym obrazem, absolutnie wymyślonym i absurdalnym, nieprawdziwym, ale chcę, żebyśmy to zrozumieli. Wyobraźcie sobie, że ja, no załóżmy z bratem Bogusławem prowadzącym dziś nabożeństwo, że kiedyś się tam poznaliśmy, byliśmy przyjaciółmi, ale potem losy się potoczyły inaczej. On wyjechał do pracy gdzieś do Anglii, ja na studia gdzieś, kombinuję oczywiście, żeby to jak najbardziej stało się nieprawdziwe. I po czasie, kiedy znów się spotykamy, ja zabiegam o to, żeby znów być jego przyjacielem. Ja zabiegam o to, żebyśmy byli przyjaciółmi. I robię wszystko, co mogę, aby być przyjacielem. I proponuję spotkania, proponuję kawkę, proponuję cokolwiek, żeby się zbliżyć. Ale czuję ignorancję, czuję niechęć, czuję w ogóle brak zainteresowania tym. Jedyne, co słyszę, to nie mam czasu. A ja zabiegam, a ja chcę.
Rozumiecie, ja zmyślam, ale chcę wam coś uzmysłowić. Czy w taką relację naszą nazwiecie przyjaźnią? Czy w takim układzie moją relację z bratem Bogusławem nazwalibyście przyjaźnią, więzią? Chyba byłoby bardzo trudno. Więc pomyślmy teraz o tym, bo wiecie, tak łatwo powiedzieć nam, Duch Święty, mój przyjaciel, ale pomyśl, czy on to może powiedzieć o tobie. Czy to jest zwrotne? Czy Duch Święty może powiedzieć, Bogusław, to mój przyjaciel. Mamy więź, mamy relację. To działa obustronnie. A więc, moi drodzy, to jest jakby fundament tego, o czym chcę mówić. Więc pytanie jest, jak zadbać o to, aby nasza relacja, nasza więź była obustronna, aby była trwała, aby to nie było chwilowe przeżycie radości, a potem wspomnienia. Odpowiedź jest bardzo prosta. Odpowiedź jest bardzo prosta, zapisana w Efezjan 4:30. Ja zacytuję tylko połowę tego fragmentu. Nie zasmucajcie Ducha Bożego Świętego. Nie zasmucajcie Bożego Ducha. On jest osobą. Wciąż to podkreślam. On mówi. Wielokrotnie go słyszymy. On mówi. On też słucha. On odpowiada. Ale on ma uczucia. Jego można zasmucić. Jego można zranić. W jaki sposób? O tym za moment. Ale pytanie, co się dzieje, kiedy go ranimy? Co się dzieje, kiedy go zasmucamy? Czy nasza relacja, choćby była jak piękna, ona zostanie zupełnie bez zmian? Zostanie nienadszarpnięta? Czy nasza relacja przyjaźni, więź zostanie bez zmian, niezakłócona? Odpowiem pytaniem na pytanie, a co byś zrobił ty w relacjach międzyludzkich, gdyby przyjaciel cię ranił, gdyby przyjaciel cię zasmucał, gdyby przyjaciel dawał ci wyraźnie do zrozumienia, że nie bardzo jest zainteresowany twoją przyjaźnią. Moi drodzy, Duch Święty wtedy się usuwa w cień. Trudno wtedy oczekiwać, że słyszy się Jego głos. Trudno oczekiwać, że będziemy słyszeć Jego prowadzenie. Oczywiście to jest proces powolnego odsuwania się, proces takiego stygnięcia, schnięcia, ale proces, który w końcu doprowadzi do martwoty. A więc teraz, jak można zasmucać Ducha Świętego? I w jaki sposób można go zasmucać? Ciągle mówię o analogii międzyludzkiej, dlatego że Duch Święty jest osobą. A więc po pierwsze, Ducha Świętego możemy zasmucać wtedy, kiedy wszystko inne jest dla nas ważniejsze niż On. Kiedy poświęcamy swój czas na wszystko inne, ale nie dla Niego. Jak myślicie, co by, nie wiem, twoja żona czy mąż powiedzieli, jakby się czuli, kiedy byś miał czas dla wszystkich w zborze, dla, nie wiem, każdej siostry, każdego brata w zborze, tylko nie dla swojej żony. Jakby się czuła? Czy nie byłoby jej przykro? Moi drodzy, tak samo jest i jeśli chodzi o naszą relację z Duchem Świętym, z Bogiem. Otwórzmy sobie list Jakuba, rozdział 4. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał was mieszkanie? Zazdrośnie, inny przykład mówi żarliwie, chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał was mieszkanie. To jest niesamowicie mocny fragment. Bóg mówi, że on chce mieć nas na wyłączność, dla siebie. To słowo wiarołomni w naszym przekładzie, w innym przekładzie jest oddane bardziej mocno, cudzołożnicy. Cudzołożnicy. Jakież tu są mocne określenia, wiarołomny czy cudzołożnik. Dalej, przyjaciel, wróg. Przyjaciel to coś pięknego, wróg. Oj, coś strasznego. Zobaczcie, to wszystko jest mowa o relacji z Bogiem, o relacji z Duchem Świętym. Ileż tu jest w tym emocji.
Ale powiedzcie mi, jak myślicie, dlaczego? Dlaczego Bóg aż tak ostro to traktuje? Dlaczego Bóg mówi aż tak drastycznie, nazywając cudzołożnikami ludzi, którzy zaniedbują społeczność z Nim? Wiecie dlaczego? Bo On, Jemu na nas zależy. Bo Jemu na nas zależy, bo nas tak bardzo kocha. Wiecie, powiem może bardzo ostro, ale myślę, że to może dotrzeć. Obraz pewien w jednym zdaniu. Wiecie, prostytutka nigdy nikomu nie powie ty cudzołożniku. Bo nie zależy, prawda? Żona tak. Czytamy, że zazdrośnie, żarliwie chce nas mieć na wyłączność. Tylko dla siebie. Kochani, Bóg nie chce dzielić nas miłości naszej z tym światem. Jeśli nas świat ciągnie, jeśli świat się nam coraz bardziej podoba, jeśli wkraczamy na jego terytorium, to też automatycznie odsuwamy się od społeczności z Duchem Świętym. Nie z jego winy, ale czytamy, że my stajemy się jego wrogiem. Czytamy, jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. To nie jest neutralne. Moi drodzy, wiadomo, rozumiemy chyba, że mówiąc świat, nie chodzi nam o ludzi, o osoby. Bo tutaj chyba wręcz odwrotnie. Nie powinniśmy unikać ludzi. Powinniśmy mieć z nimi relacje, nawet przyjazne relacje. Dlatego, bo jak inaczej im chcemy świadczyć? W jaki sposób inaczej chcemy pociągnąć do Boga? Ale chodzi o system tego świata. O grzech. On chce mieć wyłącznie nas dla siebie. Wiecie, jemu naprawdę nie zależy na przypadkowej relacji z nami. Takiej w niedzielę do południa. On chce mieć nas dla siebie cały czas. Tak jak żona chce mieć męża dla siebie i odwrotnie, tak też On chce mieć nas dla siebie. A więc zasmucamy Go, jeśli to zaniedbujemy. Zasmucamy Go, jeśli jesteśmy wszystkim innym zainteresowani, ale nie społecznością z Nim. Jeśli dla swojego przyjaciela nie mamy czasu. Jeśli wmawiamy sobie, mam przyjaciela, ale ten przyjaciel jest jakiś taki nie wiadomo gdzie i anonimowy. A więc nie zasmucajmy Go brakiem naszego czasu. Jeśli chodzi o czas, to odsyłam również do biuletynu. Tam jest też krótkie rozważanie na temat czasu. A więc po pierwsze, zasmucamy go, możemy go zasmucać, kiedy nie mamy po prostu dla naszego przyjaciela czasu. Kiedy wszystko inne jest ważniejsze niż relacja z nim. Po drugie, wiecie, zasmucamy go, jeśli nie pozwalamy mu wykonywać pracy, do której on został posłany. Gdzie Duch Święty nie został posłany po prostu, żeby były tylko jakieś chwilowe emocje. Słyszeliśmy to już wielokrotnie i w tym świadectwie przed momentem również, że to pracuje, że to działa, że to przyniosło zmianę życia, zmianę charakteru. Duch Święty przyszedł do nas, aby wykonać pracę w nas. Gdzie wyobraźcie sobie taką sytuację. Zapraszasz do domu fachowców, bo masz remont. Chcesz wykonać remont w domu. Zapraszasz fachowców, ustalacie zakres pracy. Tu trzeba przekuć jakiś otwór, tu trzeba wymienić drzwi, tu trzeba skuć tynk i tak dalej, i tak dalej. Więc ustalacie zakres robót, oni kolejnego dnia przyjeżdżają, pytają się pracy, a ty wpadasz i mówisz, nie wolno mi tutaj kłuć. Tyle prochu, nie zgadzam się. Tu nie wolno tego, tu nie wolno tego. Chwytają się, wykucia drzwi, nie wolno. Czegokolwiek chcą się chwycić, blokujesz im. Pomyśl, jak długo ci fachowcy w tym domu wytrzymają. Jeśli ktoś jest fachowcem, to wie, że dłużej niż 2 godziny chyba nie da rady. Prawda? Rozumiecie ten obraz. Jeżeli został ktoś posłany do pracy, to przyszedł, żeby ją wykonać. A podstawową pracą Ducha Świętego jest przemiana naszego charakteru. Nie chcę w to głęboko wchodzić. Mamy wtorkowe wykłady przed nami właśnie poświęcone pracy Ducha Świętego w nas, więc będzie to szeroko omówione. Ale tą podstawową chcę zaznaczyć.
zaznaczyć, będziemy o nie słyszeć więcej. Tą podstawową pracą Ducha Świętego to jest przemiana naszego charakteru. Jest upodobnianie nas do Jego charakteru, do Jego standardów. Niedawno miałem taką rozmowę z pewnym bratem, który powiedział fajne zdanie, które sobie zapamiętałem. Powiedział: pastorze, jak to jest? Ten przeżył, wszyscy przeżyli, a nie da się z nimi żyć. To jak to jest? No więc właśnie, to nie jest to, żeby tylko przeżyć, ale aby Duch Święty powodował zmianę. Aby Duch Święty spowodował, że mamy inny charakter. Czytajmy 2 do Koryntian 3,18. Będę czytał z innego przekładu. Gdzie Duch Pański, tam wolność. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się jak w zwierciadle, czyli jak w lustro, chwałę Pana. I za sprawą Ducha Świętego coraz bardziej jaśniejemy, przemieniając się w Jego obraz. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w Jego obraz. Czy to jest przepięknie opisane nasza postawa codziennie w komorze modlitwy. Z odsłoniętym obliczem, bez maski, bez udawania, że jestem kimś, kim nie jestem. Szczerze przed Bogiem staję i wpatruję się w Jego twarz. I moi drodzy, to jest środowisko, gdzie Duch Święty może zmieniać nasze życie. To jest środowisko, to jest moment, to jest atmosfera, w której Duch Święty przychodzi i dokonuje przemiany. Kiedy my wpatrujemy się w Jego twarz, kiedy my spędzamy czas w Jego obecności, to wtedy Duch Święty może penetrować głęboko nasze serce i pokazywać, co jeszcze trzeba zmienić. I pokazywać, co jeszcze mu się nie podoba. Ale jeśli tego unikamy, ale jeśli nie wpatrujemy się w Jego twarz, to wtedy następuje proces odwrotny. Ale Jemu chodzi o ten proces pozytywny. O to, że jeśli ktoś był kiedyś nerwowy z natury, wybuchowy, to powoli staje się inny. To powoli staje się coraz bardziej łagodny, coraz bardziej spokojny, delikatny. A przecież to jest obraz jego natury. Jeżeli ktoś plotkował, to przestanie. To jest proces. Oczywiście nie dzieje się to w jednej chwili. W jednej chwili to my się naradzamy. W jednej chwili to stajemy się jego dziećmi. Ale proces przemiany natury trwa. Całe lata. Ale jeśli trwa, jeśli wciąż jesteśmy coraz niego bliżej i coraz bardziej podobni, to jesteśmy na dobrym miejscu. Chociaż nie musimy być w tym momencie doskonali. Pewnie nie będziemy, ale jesteśmy coraz lepsi. Moi drodzy, i to jest jego praca. I my musimy mu na to zezwolić. My musimy mu pozwolić, aby on to czynił. Wiecie, a niektórzy tego nie chcą. Niektórzy tego unikają. Wiecie, wręcz niektórzy posuwają się do takiej skrajności, że zwalają to wszystko na demony. I powiem to otwarcie i mocno, bo wręcz taka nauka jest, czy taka, powiem zdecydowanie, herezja jest, że wszystko jest zdemonizowane. Że ktoś, kto się złości, to ma demona złości. Ma demona gniewu, ma demona nieprzebaczenia. Ma demona zazdrości i tak dalej, i tak dalej. Mówię oczywiście o dzieciach bożych. I chcą go wypędzić. Moi drodzy, a to nie jest tak. To jest praca Ducha Świętego, aby on z naturą naszą zrobił porządek. Moi drodzy, to jest w ogóle nieprawdopodobne, aby sugerować, że dziecko Boże, odrodzone dziecko Boże może mieć demona w sobie. To jest niemożliwe. Mówię to zdecydowanie, dlatego że w naszym terenie jest sporo takich nauki, która krąży. I chcę zdecydowanie powiedzieć, że to jest niemożliwe. Jeżeli w moim życiu mieszka Chrystus, jeżeli wszystko stało się nowe, tam nie ma miejsca na demona. To jest niemożliwe. Wiecie, było kiedyś tak, kiedy za czasów Filistynów, za czasów Heliego, udało się Filistynom zdobyć Arkę Przymierza, czyli Boga. Arkę Przymierza, która symbolizowała Boga. I oni chcieli w jak najmądrzejsze, jak najlepsze miejsce dać, czyli do świątyni Dagona. I przez chwilkę tak to trwało.
I to był właśnie obraz, kiedy w jednym pomieszczeniu, w jednym miejscu był demon i Duch Święty. Demon i Bóg. Ale to tak nie mogło funkcjonować. Znacie, co się stało. Moi drodzy, w ogóle to, jeśli coś takiego jest, to przecież ograbia nas z tego, co najważniejsze. Wiecie, jeśli ktoś rozmyśla, czy ja nie mam demona, to przecież w każdej chwili on traci to, co najważniejsze. Pokój traci. Jak mieć pokój, kiedy mogę myśleć, że mam demona? Jak mieć radość, kiedy mam podejrzenie, że trzeba ze mnie demony powypędzać? Więc jesteśmy okradani z tego, co najcenniejsze. A w ogóle to zaprzeczamy temu, co mówiłem na wstępie. Mocy świętej krwi. Ona się rozprawiła ze wszystkim, z każdym przekleństwem. I nie ma takiej możliwości, aby coś tam zapomniała rozprawić się w twoim życiu. Jesteśmy oczyszczeni od wszelkiego grzechu, od wszelkiego przekleństwa. No chyba, to też się może tak stać, że dziecko Boże swojej głupoty, skrajnej nieodpowiedzialności wejdzie na teren diabła i zacznie bawić się okultyzmem. No to są inne sprawy. Ale moi drodzy, wracam do głównej myśli. Zasmucamy Ducha Świętego, nie pozwalając Mu pracować. Nie pozwalając Mu, nie udostępniając Mu swojego życia do tego, aby On mógł w nas pracować. Moi drodzy, zasmucamy Ducha Świętego również i tym, kiedy nie szukamy u Niego pomocy. Kiedy szukamy pomocy w pierwszej kolejności w innych różnych miejscach, a nie u Niego. I ja nie mówię, że nie powinniśmy, czasem trzeba. Ale wiecie, troszkę coś nie po kolei jest, jeżeli biegamy najpierw po doradcach, po ludziach, zamiast stanąć w komorze modlitwy i wołać. A jeśli trzeba, to z modlitwą zwrócić się i do ludzi. Moi drodzy, myślę, że jeszcze jeden i będę już kończył. Ograniczamy Ducha Świętego, kiedy ograniczamy Go do własnych możliwości. Zrozumcie, co mam na myśli. W naszym funkcjonowaniu, w naszym życiu, w naszej może służbie. Kiedy jesteśmy w stanie posunąć się do tyle, ile nam się wydaje, że jest to realne. Ile osiągniemy własnymi siłami. Zapominając o tym, że mamy wszechmocnego Boga, który jest Bogiem cudów. Że możemy zrobić krok w nieznane. Że możemy zrobić krok w przepaść, jeśli On z nami jest, jeżeli On nam mówi idź. Zasmucamy Go tym, jeśli się boimy. Zasmucamy Go tym, jeśli tego nie podejmujemy, bo podlegamy tylko na tym, co dla nas jest realne. Bo polegamy na tym, do czego sami się przyzwyczailiśmy. I w zasadzie to, co możemy osiągnąć sami, nie pamiętając o tym, że On ma moc. Ominę już kolejne, dlatego że chcę zakończyć pewną myślą, najważniejszą. Moi drodzy, Duch Święty to jest przyjaciel, cudowny przyjaciel. To nie jest tak jak człowiek, bo człowiek jak się obrazi, to czasem bywa trudno. To czasem bywa trudno go zachęcić do powrotu. Duch Święty to jest prawdziwy przyjaciel. Jeśli nawet zdarzy się go obrazić, on natychmiast wraca, jeśli go tylko zaprosimy. I to jest niesamowite i tym poselstwem chcę zakończyć. Moi drodzy, On jest niesamowitym przyjacielem. Jeśli zdarza się, że Go zasmucimy, jeśli zdarzyłoby się, że On odejdzie, odsunie się w cień, wiecie, to nie jest proces znowu wieloletni, żeby On wrócił. To jest jedno zawołanie. To jest jedna chwila pokuty. To jest jedna chwila, kiedy możemy zawołać, On wraca i znów zajmuje swoje miejsce. I znów chce nas błogosławić. I znów chce być z nami. Moi drodzy, i chcę na koniec nabożeństwa zachęcić każdego z nas, abyśmy przemyśleli swoje serca, swoje życie. Abyśmy zapragnęli, po pierwsze, jak mówiłem na wstępie, relacji z Bogiem, głębszej. Ale jeśli ktoś na tym miejscu, jeśli Bóg dziś do ciebie przemawia, że czujesz, że odszedłeś, to woła Cię dzisiaj Duch Święty, wracaj. Nieważne jak daleko, może tylko na krok, to wracaj. A może już bardzo daleko, to dziś Duch Święty woła, wracaj.